Na białym tle pojawia się czerwony tulipan. Nagle słabnie i pochyla kielich w prawo. Po lewej stronie pojawia się zielona tyczka, która pomaga mu wyprostować się. Z prawej, z białego tła wyłania się napis: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mówi Marlena Maląg, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzisiaj przede wszystkim mówiliśmy o kompleksowej rehabilitacji. Jest to, właściwie się bardzo cieszę jako Wielkopolanka, że kontynuujemy program, który rozpoczął w latach 50. pan profesor Wiktor Dega z Kliniki Ortopedii w Poznaniu, który powiedział, że nieludzkim byłoby uratować człowieka i zostawić go samego sobie. I właśnie rehabilitacja kompleksowa, projekt, który będzie realizowany z budżetem 85 milionów złotych, jest adresowany i jego celem jest przede wszystkim kompleksowa rehabilitacja osób po wypadkach, ale także osób, które nie podjęły aktywności zawodowej. Przede wszystkim będzie on się składał z takich trzech modułów. Pierwszy moduł zdrowotny, a więc po wypadku pełne zaopiekowanie. Następnie ten etap psychologiczno-społeczny, a więc przywrócenie do funkcjonowania. Osoba po wypadku, a także jej najbliżsi przeżywają traumę z nową sytuacją, bardzo trudną sytuacją. Właśnie ten program będzie też tą psychologiczno-społeczną aktywność obejmował i moduł zawodowy. Programem planujemy objąć w latach jego funkcjonowania 600 osób i zakładamy sobie, że około 60% osób będzie przywróconych na rynek pracy, czyli osoby te będą najprawdopodobniej zmieniały swój zawód, bo często jest tak po wypadku, że już zawodu wcześniej wykonywanego nie możemy, do niego po prostu nie możemy wrócić. A więc jest to kompleksowe spojrzenie, jest to przede wszystkim taka inwestycja w to, aby osoby mogły być objęte wsparciem i rzeczywiście takie kompleksowe wsparcie jest tańsze niż osoby pozostawiamy same sobie, które borykają się wtedy z wieloma problemami. Cztery ośrodki w drodze konkursu wyodrębniliśmy, które będą realizowały ten program dla poszczególnych województw. Nabór odbywa się teraz do pierwszego etapu. Z tego co wiem, największe zainteresowanie programem i największa rekrutacja na ten moment jest już w Wielkopolsce. Tam będzie w ośrodku Wągrowcu realizowany ten program, a więc przede wszystkim zależy nam na tym, że na podstawie tego właśnie pilotażowego programu wypracujemy systemowe rozwiązania, które po roku 2022 będą realizowane w kraju. Ponownie pojawia się logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.